dobry Państwu. Ja tylko uzupełnię to pytanie, czy nasi, czyli nasi powstańcy antykomunistyczni daliby sobie radę, gdyby nie było Armii Czerwonej. To jest bardzo konkretna odpowiedź. Józef Stalin pod koniec 1944 roku na spotkaniu z Gomułką, z Bierutem, ze swoimi agentami szydził po prostu z nich. Mówił, gdyby nie ja, gdyby nie moja Armia Czerwona, to reakcja by was tam czapkami przykryła. Władysław Gomułka w maju 1945 roku na tajnym planu KC PPR przyznał wprost, nie możemy dopuścić do wycofania Armii Czerwonej z naszych ziem. Nie mamy kogo postawić na ich miejscu. A Franciszek Jóźwiak, komendant główny Milicji Obywatelskiej wtedy, był jeszcze bardziej szczery. Nie jesteśmy u siebie. Pracują u nas i za nas bataliony sowieckie. Gdyby nie Sowieci, gdyby nie Armia Czerwona, nie byłoby powstania antykomunistycznego. Byłaby normalna Polska, taki kraj demokratyczny, to co zdarzyło się krajom Europy Zachodniej po wyzwoleniu przez wojska amerykańskie i brytyjskie. U nas było inaczej. To jest szersze pojęcie, nie tylko żołnierze wyklęci, nie tylko powstańcy antykomunistyczni, bo często przez to ludzie rozumieją partyzantkę, oddział zbrojny. A to było coś więcej. To była namiastka polskiego państwa, która miała takie właśnie atrybuty. Było wojsko w konspiracji, tak jak w polskim państwie podziemnym pod okupacją niemiecką. Był wymiar sprawiedliwości, była propaganda, czyli prasa. I przede wszystkim to, co może się wydawać dziwne, demokracja była wtedy w lesie. Jak się czyta dokumenty podziemia, już tego ostatniego, po 1947 roku, już po tak zwanych amnestiach, to są ci ostatni, naprawdę niezłomni. Oni wiedzą, że nie wyjdą stamtąd, a na pewno nie wyjdą żywi. To mamy takie zjawisko, że oni nie mają kadr, nie ma już oficerów. Większość wyginęła, została wyaresztowana, wymordowana i zostają ci o niższych stopniach. Ta kadra podoficerska i żołnierzy. Oni potrzebują ludzi funkcyjnych, którzy będą nimi kierować, których obdarzą zaufaniem. Jak to się dzieje, że powstają, odradzają się struktury? W drodze demokratycznych, tajnych wyborów. Osoby funkcyjne na szczeblu komend powiatów czy okręgów, ci, którzy pozostali przy życiu, zbierają się i w tajnym głosowaniu obdarzają zaufaniem swoich przedstawicieli, ale warunkowo co 3 miesiące trwa sprawdzanie, czy dany osobnik na tym stanowisku, któremu zostało powierzone, godnie sprawuje funkcję, czy nie naraża na niebezpieczeństwo organizacji. Czy dba o dobro ludności cywilnej, która im pomaga. I mamy przypadki, że niektórzy z nich są odwoływani i degradowani. Nie stanąłeś na wysokości zadania. Nie nadajesz się na taką funkcję. Także nawet demokracja wtedy jest w lesie. I komuniści do samego końca byli świadomi tego, kim byli, jak byli słabi i że bez pomocy Sowietów byli praktycznie bezradni. Ostatni dowódca Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, tej umiłowanej formacji towarzysza majora Zygmunta Maurycowicza Baumana, którego chciano narzucić na autorytet moralny, generał Włodzimierz Muś, jeszcze w 1989 roku, ale jeszcze przed zmianami, przyznał, jak było naprawdę. Tak, my komuniści byliśmy wspierani przez Armię Radziecką, inaczej strona przeciwna by nas zwyciężyła. Byli lepiej zorganizowani, przewyższali nas taktyką walki w mieście i w lasach, mieli duże poparcie społeczne, byli lepiej wyszkoleni i sprawniejsi w działaniu. Mieli lepsze kadry. To państwo polskie powstało w zupełnie naturalny sposób. Ci ludzie wyginęli albo zostali wymordowani. I dziś to, co jest najbardziej fascynujące dla mnie, to odradzanie się pamięci o żołnierzach wyklętych, o powstaniu antykomunistycznym w młodym pokoleniu, jest to, że to jest spontaniczne. Gdyby to było narzucone przez oficjalną politykę historyczną państwa, gdyby to był przymus szkolny, gdyby to propagowały od samego początku organizacje, instytucje społeczne czy partie polityczne, nigdy to nie miałoby takiego odzewu, dlatego że to byłoby nakazane. Natomiast to urosło samoczynnie od domu. I druga bardzo ważna rzecz z tym związana, to jest bezinteresowność. Młodzi ludzie, którzy fascynują się tą epoką, którzy czytają, uczą się, nic tak naprawdę z tego nie mają. To nie jest tak, że pójdę do pracy w korporacji
Powiem, że znam epokę, że mam bohaterów, a oni mi zaproponują za to jakiś awans, godziwe stanowisko, lepsze wynagrodzenie. Wprost przeciwny. Ja będę bardziej tam prześladowany. Prędzej się mnie pozbędą. Ja tam nie będę pasować. I to jest postawa, którą bezwiednie przyjęliście, nie wiedząc, od tamtych ludzi. Pamiętam jakieś 2 lata temu żołnierz wyklęty przeżył, bardzo długo później prześladowany po kilku latach konspiracji, postawiony przed kamerą i zapytany, po co pan to robił, co pan z tego miał. A on się nie zastanawiał, mówi, my nic z tego nie mieliśmy. My to robiliśmy nie po to, żeby coś mieć, tylko żeby coś dać z siebie. To wszystko byli ochotnicy. To nie było tak, że oni byli wczelani w szeregi organizacji. Szli ci, którzy chcieli. To był wielki, masowy ruch społeczny. Ta konspiracja byłaby jeszcze większa, ale ona była ograniczana przez przywódców tego powstania. Zbyt dużo ludzi w lesie, zbyt dużo ludzi w konspiracji tylko by przeszkadzało i powiększałoby ofiary.